To są trzecie zwłoki wskazane przeze mnie na terenie Olsztyna w tym roku. Tak krótko, historycznie to było na łamach nauki Linsa, między innymi podawane to tak. Pierwsze ciało, które znalazłem zakonnicy zaginionej w lutym tego roku. W Łynie, w rzece Łynie utopiona, wskazałem trafnie. Drugie ciało chłopca, chłopaka nastoletniego, też w Łynie wskazałem perfekcyjnie. Zresztą to zostało przez środki mass media, różne gazety potwierdzone. Otóż tak, wczorajszego dnia, w niedzielę, jechałem do Warszawy. W trakcie jazdy odezwał się do mnie policjant z Olsztyna. Powiedział, że zaginął mu kolega. Policjant z drogówki. A to jest człowiek, którego znałeś? Nie. Tylko tamten policjant widocznie pamiętał, że ja po prostu zrobiłem te dwie sprawy trafnie. No to jego chyba szukali ze dwa dni. No i śladu nie było. Nic mi o tym człowieku nie powiedział. Powiedział, że mi wyśle SMS-em jego zdjęcie. No ja w trakcie jazdy zerkałem na to zdjęcie, no ale niewiele mu miałem powiedzieć. I jak on do mnie zadzwonił, zaproponowałem, żeby mi dostarczył rzecz jakąś tego zaginionego i oryginalne zdjęcie. No ja on powiedział, że załatwi to, że wyślą trakie jakiegoś gońca do Warszawy i mi jeszcze do Warszawy to dowiozą. No i tak się stało. W godzinie 17 do Warszawy przywieźli mi koszulkę tego człowieka i fotografię. Jest to wizja wykonana na Złotych Tarasach. Bardzo ciekawie, bo... A ty mówisz na Złotych Tarasach, czyli miejscu w Warszawie, gdzie bardzo często przyjmuje... Bardzo ruchliwy. I ja chodząc ze swoją żoną Katarzyną między sklepem a sklepem trzymałem tą koszulkę w ręku i zdjęcie człowieka i skojarzyła mi się nagle, tu chcę zaznaczyć, że następny dowód mam na to, że ta wizja nagła, szybka jest najlepsza, najskuteczniejsza. Czyli im mniej się człowiek zastanawia nad sprawą, a czeka na taki błysk, tym bardziej to wychodzi. Okazuje się, co w praktyce rzeczywiście ma miejsce. I teraz tak, chodząc po Złotych Tarasach, trzymając to w ręku, raptownie poczułem, że mężczyzna szedł na skróty między jednym osiedlem, a drugim jest taki, o Jezus, nie umiem to nazwać, nie ubór, tylko inaczej. Nie, teren nieużytkowy taki teren zakaszczony. To jest 200-300 metrów. Szedł sam. Pieszo. I powiedziałem, że na tym terenie, właśnie 200-metrowym, między osiedlem a osiedlem, jest mały stawek podłużny. To właściwie nawet nie stawek, a oczko wodne. Tylko podłużne. To jest kilkanaście metrów na 5 metrów szerokości. Płytkie. I nic więcej. Poczułem, że przy tym stawku trzeba stanąć. Tam trzeba szukać człowieka. Gdy policjant do mnie zadzwonił, ja mu to powiedziałem, to co przed chwilą tutaj powiedziałem, policjant powiedział tak, proszę pana, to co pan opisał, to tak on mieszka, ponieważ on mieszka między dwoma osiedlami i tam jest pośrodku taki właśnie nieużytek z przyrody, tak jakby to teren nieużytek, gdzie właśnie pośrodku to jest takie trzcinowisko i jest takie podłużne oczko wodne, płytkie. To jest. To był już wieczór wczoraj, jak to mówiłem, więc oni wczoraj wieczorem nie poszli tego szukać. Pojechali tam dzisiaj szukać. I tu powiem taką dramaturgię tej sytuacji, że najpierw oni w ogóle w ten stawek nie zaglądali, bo uznali, że on jest bardzo płytki. Więc zaczęli chodzić po tym nieużytku, nic tam nie znaleźli. Cała ekipa policjantów tam była. Ten kilkusetmetrowy teren obeszli, nic nie znaleźli. No i zrezygnowali de facto z poszukiwań. Zadzwoniła do mnie matka policjanta i zaczęła ze mną rozmawiać. I ona mówi, proszę pana, ten stawek tam rzeczywiście jest, o którym pan mówi. Ale oni obeszli go dookoła i powiedzieli, że to niemożliwe, tam ktoś się utopił w tym stawku. Co byłoby widać. Więc zrezygnowali. Ja mówię, czy może pan jeszcze zrobić wizję? Zaproponowała. Ja mówię, proszę panią, dopóki ten stawek nie będzie sprawdzony, ja nie podejdę do wizji, bo będę się sugerował teraz. Będę miał problem. Albo to wykluczcie, ja na czysto od razu podejdę drugi raz do wizji, albo potwierdźcie. Ale musi to być sprawdzone. No i ona powiedziała, że porozmawia z policjantami. Rzeczywiście, zadzwoniła na policję. No i policjanci po godzinie zjawili się z powrotem przy tym oczku wodnym. Zjawił się też pan redaktor z Super Expressu. Tu chcę zaznaczyć, że to nie jutro, a pojutrze, z tego co wiem, będzie właśnie dokładnie wszystko opisane w Super Expressie, to co mówię.
I proszę sobie wyobrazić, że zadzwonił już do mnie pan z Super Expressu. Mówi, panie Jackowski, no ja pilotowałem te dwie sprawy w Łynie, gdzie pan kiedyś tą szatę zakonął zaraz i tego chłopca. No bo teraz się przyglądam tej sprawie, ale wie pan, co to wygląda marnie, bo słabo, tutaj niemożliwe, żeby ktoś się utopił. Ja mówię, proszę sprawdzić, no może się mylę, no ale wykluczcie to całkowicie. Minęło, rozłączyliśmy się, minęło 5 minut, dzwoni redaktor i krzyczy, proszę pana, wyciągają z tego stawu ciało policjanta. Znaleziono ciało policjanta dokładnie w tym miejscu. Okazało się, że tam jest taka luka, gdzie była głębia dwumetrowa. Jest to trzecie ciało w tym roku wskazane trafnie przeze mnie na terenie Olsztyna. A słuchaj, czy miałeś takie przeczucie, czy to jest samobójstwo, czy to jest jakaś zbrodnia? To znaczy, ja miałem odczucie, że to nie jest przypadkowa śmierć. Potem matka tego policjanta do mnie zadzwoniła i powiedziała, że policjanci są podobnego zdania. Ale ja nie chcę się wypowiadać, nie wiem nic konkretnego, więc nie będę mówił nic więcej. Czyli to był taki po prostu błysk, kiedy nagle zobaczyłeś to miejsce. Błysk, który stał się na złotych tarasach. Okazuje się, że miejsce, spokój, to nie ma nic wspólnego z jasnowidzeniem. Ja już nieraz mówiłem, że właśnie ja jak chcę wykonać wizję, włączam telewizor, radio, robię coś, chaos wprowadzam, pozorny chaos, właśnie żeby wyrzucić myśli, sugestie, żeby to coś wpłynęło. Okazuje się, że rzeczywiście musi wpłynąć impuls, cudzy impuls duszy tego człowieka, a nie moja logika. Wszak logika moja nie wie, co się stało z człowiekiem. Więc myślę, że to jest następny dowód na to, że wizja jest ułamkiem sekundy, a nie rozmyślaniem. Tradycyjne pytanie czytelnicy Nautilusa naszego serwisu. Patrzą na świat, słyszą, że jakieś pohukiwania są ze strony Unii Europejskiej, która jest na krawędzi tej chwili. Robert, ja proponowałem już, tak myślałem, żebyśmy toczyli rozmowę na temat rozpadu Unii Europejskiej, a tak kilka dni temu miałem zamiar do Nautilusa do ciebie zadzwonić, ale myślę, nie będę się narzucał. Tak, to jest początek rozpadu Unii Europejskiej. Coraz bardziej to widać. Ja tu przypominam mniej więcej naszą rozmowę sprzed roku, potem chyba z początku tego roku. To nawet na początku tego roku nie wyglądało to w taki sposób, żeby coś takiego miało nastąpić. W tej chwili nikt mnie chyba nie nazwie szaleńcem. Obawiam się, że będą ludzie, którzy będą komentować to w sposób taki, to mógł każdy przewidzieć. Nie. Tego nie mógł każdy przewidzieć, tak jak nie mógł każdy przewidzieć kryzysu bankowego, który ja przewidziałem. Po tym łatwo mówić, że to do przewidzenia. Nie, to nie było do przewidzenia. Mówiłeś o połowie października. Tak, ja mówiłem o poważnym tąpnięciu jesienią giełdowym. Giełdowym, walutowym, że to będzie takie łomotnięcie mocne gospodarcze też w Polsce. No chyba nikt nie ma wątpliwości, co się dzieje ze złotówką, co się dzieje z giełdą. No niestety giełda ma też do siebie to, że chwilami może wzrastać. To trzeba okresowo, całościowo obserwować i uważam tak, że to tąpnięcie już się zaczęło, a uważam, że październik, a zwłaszcza listopad, będzie mocnym uderzeniem jeszcze w dół. Niestety czeka nas trudny czas.